Halo, siemanko, z tej strony Keep the Beat, witam na moim drugim kanale gamingowym. Jak już tu jesteście, zapraszam oczywiście do zostawienia kciuka w górę oraz do subskrypcji, jeśli lubicie content gamingowy, w szczególności content związany z koszykówką wirtualną, z NBA 2K. Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w trybie My Team Limited, czyli to jest ten drugi tryb online, w którym można grać jakimiś tam specjalnie stworzonymi składami, żeby zgarnąć tak zwane pierścienie mistrzowskie. Tutaj za te pierścienie można zdobyć sobie różne nagrody, w tym takiego na przykład Pink Diamond Ralpha Samsona. No ten Ralph Samson już uciekł, bo jak widać przez pierwsze 4 tygodnie w to nie grałem. No ale przynajmniej teraz jak zdobędziemy ten drugi pierścień, to mamy szansę, żeby zdobyć bodajże 10 tokenów. Czekajcie, przesunę sobie tutaj kamerkę. Tak jest, za dwa pierścienia do zdobycia 10 tokenów, ale z drugiej strony też czasem po tych meczach wypadają całkiem interesujące nagrody. Na przykład w zeszłym tygodniu po jednym zwycięstwie wypadła mi paczka z kolekcji Clutch. Wypadł mi tam chyba Richard Hamilton, więc nie ma szału, ale to też nie było nic z tym takiego złego. Muszę złożyć skład 13 zawodników, w którym każdy z osobna zdobył mistrzostwo NBA. Akurat teraz słoneczko postanowiło mi tutaj wyjść. Zachęca mnie do wyjścia na zewnątrz. No, niedoczekanie. Żółta strefa w całej Polsce. Dobra, na pozycji numer 1 to nie jest trudny wybór. Stephen Curry za zdobycie 40 poziomu, muszę go tylko doładować kontraktami. Na pozycji numer 2. Tutaj niestety mojego ulubionego Brandona Roya wrzucić nie mogę, ponieważ nigdy nie zdobył mistrzostwa. Do wyboru mam takich gości jak Isaiah Ryder, Richard Hamilton, Michael Cooper. Michael Cooper ametystowy to jest mój wybór. Bardzo dobra karta, bardzo tania i bardzo dobra karta. Na pozycji numer 3 mam Kevina Duranta, ale Kevina Duranta chyba sobie wrzucę na 4. Isaiah Ryder czy Richard Hamilton? A wrzucę sobie Isaiah Rydera. Tą kartę jeszcze nie miałem okazji grać. Można ją zdobyć za 100 zwycięstwa w trybie Triple Threat na single player. Power Forward. Boris Diaw. Patrzcie na to, nie mogę grać Borisem Diaw. Przecież Boris Diaw zdobył mistrzostwo NBA. Czekajcie, czy ja nie rozumiem instrukcji? Nie no, po prostu zawodnicy, którzy zdobyli mistrzostwo NBA. Patrzcie, Boris Diaw zdobył mistrzostwo, a według gry nie zdobył, nie mogę go użyć. Szkoda, no nic. Rzucimy sobie po prostu Kevina Duranta. Na pozycji centra tutaj mam trochę problem, bo ani Bob Lanier nie może wskoczyć. Karty Free Agents też nie. Willis Reed jest troszkę za średni. Kristaps Porzingis odpada, wiadomo, bo nie zdobył mistrzostwa. Bill Laimbeer, pierwsza opcja. Shaquille O'Neal, druga opcja. Bill Walton, trzecia opcja. Tyson Chandler. Chyba sobie wrzucę Shaka. Ewentualnie będę tam go troszkę zmieniał z rezerwowymi, jeśli będę mieć problem z ustawieniem 5-0. Lecimy dalej. Pozycja rozgrywającego na rezerwę. Kto tu mi się zgadza? Kenny Smith. To jest akurat prosty wybór. Kenny Smith na przykład jest świetną kartą. Swego czasu była potwornie tania. Później troszkę podrożała, bo ludzie ogarnęli, że ta karta jest po prostu bardzo, bardzo dobra. Na pozycji rzucającego obrońcę to tutaj może rzućmy sobie faktycznie tego Richarda Hamiltona z kolekcji Clutch. Na pozycji numer 3. Ametystowy Scottie Pippen nie jest dobrą kartą. Niestety nie jest dobrą kartą. Jest bardzo kiepska w ataku, a w obronie jest tylko i wyłącznie ok, czyli raczej bez szału. Stephen Jackson to jest dobry pomysł. O, Toni Kukoc. No tak, według 2K'a Toni Kukoc mistrzostwa nie zdobył. Szkoda. Dobra, niech będzie. Stephen Jackson na pozycji numer 4. Tego Boris Diaw to troszkę nie mogę przeboleć. Ale mamy Briana Scalabrini. Tak jest. No i znowu, center. I znowu mamy problem, bo kurczę, jakiego by tu centra wrzucić. Bill Laimbeer, jego release'u nie potrafię ogarnąć. A szkoda, bo taki zawodnik by się przydał do rzucania z pół dystansu. Jest Bill Walton, Tyson Chandler. Niech będzie już może ten Bill Walton faktycznie. Chociaż tego Billa Laimbeera też sobie wrzucimy do składu. Na wszelki wypadek, na wszelki wypadek. Jeszcze mamy dwa spoty. Andre Iguodala. Tak jest, Andre Iguodala. To jest zawodnik, który może mi się przydać. I ostatnie miejsce, kogo by tutaj wrzucić, a wrzuca Tonego Allena. Dobra, mamy zbudowany skład, wejdźmy do gry. Tym razem nie będę komentował meczu, który już zagrałem, tylko postaram się jednocześnie grać oraz komentować na bieżąco. Nie wiem, czy mi się to uda, czy mam taką podzielność uwagi, zobaczymy. Przeciwnik też ma całkiem mocny skład. Ma Kevina Garneta ze starter packa, popatrzcie, pierwszy gość, którego widzę z Kevinem Garnetem. Manu Ginobili, Pink Diamond. Okay. Ale przynajmniej nie będziemy grać 5-0, no bo Tyson Chandler na centrze, więc będzie to bardziej koszykarska koszykówka. Czapa zza pleców, let's go! Będzie? Nie ma, nie ma, nie ma tym razem alejupa.
Na dzień dobry mamy lekki pato basket. Pierwsze punkty od przeciwnika, spoko. Zapraszam do ścinania pod kosz, nikt ci nie kryje. Isaiah Ryder z faulem. No nie, no nie wierzę, jakie czapsko. Nie wygląda to dobrze, więc musimy troszkę się tutaj ogarnąć. Pierwsze punkty Stefana. Dobra, pierwszą kwartę skończymy jeszcze na minusie, ale w drugiej już zabieramy się do roboty. Dawaj piłę. Tak, jest! Michael Cooper za trzy! Kurde! Był wide open. Tak, jest! Kevin Durant za trzy? No w kurde no! Raz! Dobra czapa, tak jest! No nie, no weź. Zielone. W końcu, Stefan. Dziękuję ci bardzo. Przełamałeś pasce cegieł z załuku. Zielone, tak jest, po zasłonie. Druga trójeczka Stefana, mamy to. Czy będzie trzecia trójka z rzędu? Nie. Po prostu zdobądźmy te punkty. 28 do 27. Dobra, wracam. Nie ma. No. Co to było? Co to było w ogóle? Przynajmniej pół dyszka jest. Szkoda, że nie za trzy. Dobre! A ty skubańcu. Zielone. Tak jest. Steph Curry. 38-37. W końcu wyszliśmy na prowadzenie. Jakby to wpadło. Let's go! Szkoda. Nie, serio? Dobra, weszło. Dobra, mam gratisową akcję, ale tam już była trójeczka Stefana, no. Nie laguj mi teraz. Dzięki gro. Akurat w takim momencie. Woo! Mamy to. Mamy trójeczkę. Była ładna, trzeba przyznać. Naprawdę. Ile jest? 50 do 47. Dobra, przynajmniej jest faul. Stephen Jackson kompletnie nie wygląda jak Stephen Jackson w tej grze. Nice, tak jest. Let's go, Stephen Curry. Po naskoku. Tak jest. Nie wierzę, jak on się tu wciska. No nie wierzę! Zielone! Steph Curry, tak jest! 65-61. No kurde, nie wierzę. Nie. No, o, tak jest! Uspokój się, proszę. Let's go! Pick! To był naprawdę ciężki mecz. Ja zagrałem go słabo, przeciwnik na szczęście jeszcze słabiej, ale chyba nie potrafię jednocześnie komentować i grać, więc następnym razem po prostu będę komentował już do meczu nagranego wcześniej, ok? Tak się umówmy. Dobra, mamy trzy i... Nie idź na całość. To było iść na całość. Gdzie były te trzy bramki, można było zonka wylosować. To było iść na całość. Do wygra... Paczka! One will rise! Zostawię sobie tą paczkę, bo obawiam się, że za chwilę zamiast tej paczki bym dostał, nie wiem, jakieś kurde punkty MT. Dobra,
zostawiamy przy paczce. Zostajemy przy paczce, pierścień wygramy kiedy indziej. Co było do wygrania w innych? No wierzcie, kontrakty i 750 MT. To był dobry wybór i od razu sobie tą paczkę otwórzmy, bo może akurat wypadnie nam coś interesującego z niej. Będzie coś ciekawego? Zielone, czerwone, wow, szaleństwo. Jaylen Brown i Kenny Smith, tak jest, rubinowy Kenny Smith. To jest dobra karta, powiem wam o niej dzisiaj, prawda? Dobra, moi drodzy. No i złoty badge, Rim Protector, to akurat też spoko. Spoko, dobra, okej. Okay. Pierścień zdobędę sobie kiedy indziej, mamy cały weekend na to, żeby sobie o to powalczyć. Czeka na mnie 10 tokenów, bo mam szansę na zgarnięcie tylko tego i wyłącznie tego drugiego pierścienia. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, dajcie znać jakimi składami wygraliście w My Team Limited. No i co, do następnego razu, trzymajcie się, cześć!